Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Krycha na konferencji przed galą Fame 14. Krycha, zanim przejdę do samej konferencji, do twojej przyszłej walki, to muszę cię trochę zapytać o ostatnią współpracę, mianowicie z VIP MMA. Nie zawalczyłeś ostatecznie na tej gali i zastanawiam się, z czego to wynikało. Czy to wynikało z tego, jakim szumem ta gala się owiała, czy czymś innym? Wiesz co, może zacznijmy od tego, że w ogóle nie poruszajmy tego tematu, bo ja nie chcę nikogo ani promować, ani nic wyjaśniać. Ja uważam temat dawno za zakopany. Było, minęło. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, to ja mogę podziękować tylko Darkowi. On tam zawsze to, co chciałem, to było obiecane, to zawsze dotrzymywał słowa. No i po prostu pominijmy ten temat. Ja bym w ogóle tego najlepiej nie poruszał. Ale to dosłownie dwa króciutkie i od razu przechodzimy do twojej najbliższej walki, no bo jest o czym mówić. Ale chciałem tylko dopytać, czy widzisz w ogóle szansę powrotu do tej organizacji i czy na tą decyzję... Ja nie, powiem ci tak, ja nie mówię, nie wybiegam w przyszłość, nie cofam się w przeszłość, jestem tu, stoję tu, mam walkę z wiewiórem, jest pas na szali, bardziej obchodzi mnie hajs za wygraną niż ten pas. Nawet jak wygram, to zastanowię się nad tym, żeby go zwakować, ale... No, pas nie miał znaczenia przy kontraktowaniu tej walki? Kurwa, myślę, że miał, bo mam jeden z najlepszych rekordów i nie mieli za bardzo mu kogo zaproponować. Tych, co proponowali, to się nie godzili. Ja powiedziałem, że ja wezmę tą walkę bez problemu, ale bardziej ja patrzyłem na pieniądze, a nie na pas. To pierwsza sprawa, a druga sprawa, wygram walkę i zastanawiam się, czy nie zrobię tak, że jak będę miał ten pas, to warunki następnej obrony pasa będą takie, że rundy będą po 5 minut i na pełnych zasadach z łokciami. Czyli chciałbyś już wchodzić w taką zawodową formułę, jednym słowem? No, myślę, że będę tą osobą, która tutaj trochę pozmienia. Czyli zdobędziesz pas i wszystkie walki będą się już odbywać na warunkach mistrza. Tak, i wtedy, kurwa, zobaczą, że przejście takiego free fightera to nie jest jednak takie hop-siup, nie? Tu mówiłeś o pieniądzach. Wypłata życia? Czy wypłata życia? No... Nie wiem. No, na dany moment sponsorów nie ma za wielu. No dobra, powiedzmy, że tak. Sama podstawa jest satysfakcjonująca. No, patrząc na wypłaty innych, to nie powiedziałbym, ale jeżeli chodzi o mnie, no to tak. Dobrze, Krycha, przejdźmy już do twojego przeciwnika, Wiewiór. Powiedz mi, czy to jest najmocniejszy rywal, z jakim miałeś okazję walczyć? Nie, uważam, że jeżeli chodzi o warunki fizyczne, Sasza był dużo wyższy, silniejszy, cięższy. Jeżeli chodzi o przekrój stójki, to na pewno Szewc był dużo lepszy. Wiewióra atrybuty to parter. Uważam, że ja mam dużo lepsze zapasy niż wszyscy, którzy się z nim bili do tej pory. Uważam, że też bardzo dobrze walczę z pleców. Uważam, że jestem w tych zapasach dosyć zwinny, żeby nie dać się, kurwa, pokręcić. Właśnie dużo i zawodników nie tylko freakowych, ale też tych zawodowych chwali cię i mówi, że robisz duży progres, że masz naprawdę wysokie umiejętności. Czy uważasz, że jesteś trochę niedocenianym zawodnikiem w tej organizacji? Wiesz, co ci powiem? Ja jestem taki, że w sumie nie wiem, doceniany, niedoceniany. Tam raz walkę przegrałem, babola odwaliłem, a to w sumie przez brak doświadczenia i przez to, że byłem rzucony na głęboką wodę, myślałem, że dużo potrafię, bo siedziałem z zawodowcami prawie 2 lata w Ankosie. No a jednak gdzieś tam ten mental i doświadczenie w klatce pokazało, że no, że jak cię złapie sraczka i jakieś tam problemy prywatne przełożą się, życie przełoży się na klatkę, to jednak nie jest kolorowo i potrafi podświadomość wyłączyć rozsądek, myślenie i wszystko inne. I człowiek się trochę gubi. Nie, walka z casting, tak mówisz? Tak, ale wiesz co, nie wiem, bo ja nie lubię być chwalony. Ja po każdej swojej walce się krytykuję i nigdy nie powiedziałem, że było dobrze.
kurwa, bo jestem takim człowiekiem, że jestem tytanem ciężkiej pracy. Ja jestem sumienny w tym, co robię. Ja lubię ciężko pracować. Nie wiem. Nie da się ukryć, że poświęciłeś temu życie. Tak naprawdę zmieniłeś pewnie swoje życie o 180 stopni. Postawiłeś wszystko na treningi. W zasadzie twój reżim treningowy wygląda bardzo podobnie jak każdego profesjonalnego zawodnika. Powiedz mi, czy twoim takim szczytem marzeń, albo celów, które sobie stawiasz, to jest na przykład taka walka zawodowa z jakimś zawodnikiem? Powiem ci, że jakby się kiedyś KSW dogadało z Fejmem, to jest kilku takich. Byłem na gali, gdzie walczył Mamet z Soldiciem. Ogólnie ja nie, bo zaraz mnie zlinczują w internecie i tak dalej, ale nic nie proponuję. Ale gdyby dali taką walkę, to bym się zgodził i nawet widziałem dwóch takich zawodników, z którymi bym bez problemu na dany moment wtedy, jakby nie było z kim, jakby nie mieli z kim walczyć, oglądając tej walki na żywo pod klatką, wyszedłbym bez najmniejszego problemu. I mówisz to o zawodnikach KSW, rozumiem, i możesz zdradzić, kto to, czy nie chcesz? Nie chcę, bo się zrobi gówno burza, lubię chłopaków. Gdzieś tam nie śledzę ich karier, ale no, to są młode, wschodzące osoby. Ja też się nie uważam za nie wiadomo kogo, no ale kurwa, czym się różnią? To znaczy, wiesz, no, jak trenuję na sali i gdzieś robię jakieś zadaniówki czy sparingi z chłopakami, którzy walczą na Babilonach, na KSW i tak dalej, no to tylko wiesz, jaka jest też różnica? Ja jestem bardziej startowy i ja też jestem bardzo zachowawczy. Ja nie lubię stawiać wszystkiego na jedną kartę, nie lubię się wystrzelać, nie lubię pokazać wszystkiego, co mam w zanadrzu, a na treningu nie daję z siebie więcej jak 40%, nie? Właśnie Norman mnie tego nauczył. Jak mieszkałem prawie rok z Normanem, to on tego wszystkiego mnie nauczył i gdzieś, kurde, przekłada się to, nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale kurwa, jak dochodzi do walki, to ja wiem, że gdybym był w sytuacji zagrożonej, to zrobiłbym wszystko. Zresztą po mojej ostatniej walce było widać. Przecież ten szewc to tak mnie petardował. Ja tam wyliczyłem, że ponad 20 kopnięć, ponad 40 uderzeń. I ja sobie to przetrwałem, szedłem do przodu, swoje robiłem. Gardę trzymałem szczelnie. Obiecałem mu, że nie będę go obalał. Gdzieś tam pod koniec tej pierwszej rundy, 20 sekund przed końcem, chciałem to zaznaczyć, już taką szarżą w niego wbiegłem. Nawet bez ciosu. Chyba tam ze dwa cepy rzuciłem, próbowałem go obalić, przeszło to, pierwsza runda, no i mówię, dobra, kurwa, narzuciłem mu presję, wypompował się, to drugą, trzecią rundę swoją robotę robię, nie? Miałem tam dosiad, trochę odwaliłem, bo leciałem, podparłem się siatki, to też trochę niesprawiedliwo było podniesione do góry, ale co nie zmienia faktu, że tą walkę, jeżeli bym zachował chłodny umysł, zakończyłbym przed czasem. Trochę popełniłem błąd, mogłem tam się wpinać za plecy, poszedłem, obalałem przez nogę. No, walka jak walka, każdą można by było troszeczkę inaczej potoczyć. No ale tak zrobiłem, nie inaczej, wyciągnąć wnioski. No i teraz tylko, wiesz, no kurwa, żeby się wiewiór czasem nie zdziwił, jak go chuja poddam. No i tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję, Krycha, za wywiad. No i dziękuję. Powodzenia na walce. No nie, dziękuję. Dzięki.